Dobra robota, kudła ty i Scooby. Jak obiecałam, mam dla was Scooby Chru. Cudowny golf, niesamowite okulary, najwyraźniej genialna. Kocha zwierzęta. Rety. Właśnie pomogliście nam aresztować szefową jednej z bardziej znanych szajek kostiumowych na świecie. Najbardziej znanej. Jak tego dokonaliście? To dość proste, szeryfie. Widzi pan, miałem przeczucie, że wiele zagadek, które rozwiązywaliśmy, było jakoś ze sobą powiązanych. Scooby i Kudłaty wielokrotnie narażali się na niebezpieczeństwo, aby gromadzić poszlaki. Velma, nasza genialna naukowczyni, przeanalizowała te dane, co doprowadziło nas tu, do fabryki Coco. A Daphne, cóż, przypomnisz mi, proszę? Och, Fred, nie bądź niemądry. Przecież wiesz, że ja... jak się nad tym zastanowić, nie wiem, co ja zrobiłam i co w ogóle robię. Rozumiem. Cóż, dobra robota. Tak, tak, znów dobra robota. Ale pamiętajcie, że nawet dobrego może być za dużo. Okej, pora na nas, pani Diablo. Cykajcie zdjęcia, pismaki. Zła sława to też sława. Brygado, kolejna zagadka rozwiązana. Skoro Coco Diablo trafiła za kratki, powinno się teraz zrobić trochę spokojniej. I to mi się bardzo podoba. Tak, mnie też. A może rzeczywiście nawet dobrego może być za dużo?